Cześć, ja nazywam się Gabriela Szczygulska, witamy na kanale Pracowni Nowych Mediów i dziś porozmawiam z Marysią Senderowską, która wcieliła się w rolę Zuzy i Oskarem Podgórskim, który wcielił się w rolę Olka. To może na początek, jakie macie wrażenia z planu? No ja porównam to do ostatniego planu, w którym brałam udział. To był Puls Sióstr i zupełnie był to o wiele krótszy plan, bo nagrywaliśmy tydzień niecały, a tam były 2 tygodnie. I mimo tego, że było tak szybko, tak intensywnie, to udało nam się zawiązać mega super relacje między ludźmi. I to było mega, moim zdaniem. Tak mnie urzekło. A jak ty to widzisz, Oskar? No przede wszystkim zważając na to, że był to pierwszy film, w którym grałem, to byłem bardzo podekscytowany. Według mnie było to bardzo super przeżycie. Tyle. A jaką postacią jest Zuza? Ojejku, ja mówię, że to jest taka typowa nastolatka, że to jest... taki przykład teraźniejszej dziewczyny, która ma takie poczucie, że bez faceta, bez dobrego make-upu, jest nikim. Ma takie poczucie, że po prostu musi mieć kogoś ze sobą, żeby czuć się kochaną, żeby czuć się wyjątkową. Jest to strasznie przykre, ale to jest moim zdaniem mega typowe u teraźniejszych nastolatek. Ale też doświadczyła prawdziwej miłości. I teraz we wszystkich szuka tej prawdziwej miłości, bo chce jej doświadczyć, bo wie, że to jest niezwykłe. Ale jest dla niej to bardzo trudne, bo z drugiej strony ma ten konflikt w sobie, że musi kogoś mieć, żeby być ważna i dlatego szuka na siłę. Ale mam wrażenie, że to jest w tak wielu teraz młodych dziewczynach, że nie jest to obce. Jak teraz mówię, to mam wrażenie, że odbiorca, który to słucha, jest młodą dziewczyną, może mieć, mam taką koleżankę, albo ja też tak czuję. Więc tak, taką postacią jest Zuza. A Olek? Według mnie Olek jest taką postacią, która stara się na siebie zwrócić uwagę. Najwyraźniej nie ma zbyt jej dużo ze strony rodziców oraz rówieśników, dlatego robi wszystko, żeby non-stop być w centrum. A jakie relacje łączą Zuzę z Konradem i Borysem? Jejku, to jest tak błędne koło, to jest fatalna sytuacja. Jak nawet patrzę na to jako ja, jako Marysia, to mega jej współczuję. Bo Konrad jest jej prawdziwą miłością. To jest chłopak, który pokazał jej, że nie potrzebuje nikogo za plecami, nie potrzebuje make-upu, nie potrzebuje bycia super, żeby ludzie ją lubili. Tak jakby, że ona jest wartościowa sama w sobie, ale po prostu ich drogi się rozeszły i ona tęskni tą relacją. Ale z drugiej strony ma poczucie, że jak nie ma Konrada, to dalej te wszystkie rzeczy, że musi mieć make-up, znajomych, imprezy, i tak dalej, to po prostu bez tego jest dalej mniej wartościowa i dlatego wraca do Borysa. To jest tak straszne koło, to jest... Nie umiem nawet tego dobrze ująć w słowo, to jest po prostu fatalna sytuacja, bo ona wie, że może być lepiej, ale nie umie z tego wyjść. A czy jest coś, czego nauczyły was wasze postacie? Dla mnie Zuza jest taką... Może nie, że mnie nauczyła, to nie jest tak, że... Ja nie chcę być jak Zuza. Ja nie mam tak, że o, Zuza jest super pod tym względem i tak chcę. Tylko mam takie, że po tej postaci, że chcę zwracać uwagę na takie dziewczyny, które właśnie mają takie sytuacje jak Zuza. Że one na pewno mają jakiś powód, że to nie wzięło się znikąd. Może po prostu w domu jest ciężko, może w domu nikt im nigdy nie powiedział, że są piękne i wartościowe. Żeby właśnie zwrócić uwagę na takie dziewczyny i nie oceniać ich. Bo ja miałam taką tendencję do oceniania takich osób, że a, pusta laska. A to nie jest pusta laska, tylko ktoś, kto coś przeżył i z jakiegoś powodu ma takie sytuacje, jakie ma. I to mi Zuza mi bardziej otworzyła oczy, niż mnie czegoś nauczyła. A ty, Oskar? Olek zdecydowanie nauczył mnie tego, żeby nie być taki jak on. Ponieważ w życiu nie chodzi o to, żeby starać się na siebie zwrócić uwagę, ponieważ nie to jest najważniejsze, tylko żeby być indywidualistą, żeby... nie podążać za tym, co mówią inni, żeby tworzyć własną ścieżkę. Oskar, ty brałeś udział w castingu do naszego filmu. Jak się czułeś na nim? No patrząc na to, że był to pierwszy casting w moim życiu, to byłem delikatnie zdenerwowany i zestresowany, ale gdzieś tam z tyłu głowy była taka myśl, że jak za tym razem się nie uda, to za innym na pewno. Były sceny w filmie, które wymagały od was użycia wulgaryzmów. Jak się z tym odnaleźliście?
nie powinnam tego mówić, bo pewnie ten wywiad ogląda moja mama. Ale nie było to dla mnie obce. To jest po prostu, mam wrażenie, że młodzież teraz tak dużo używa wulgaryzmów, że nie jest to w ogóle obce i że nas to nie rusza. Przepraszam, mamusiu. Zgadzam się. Bardzo wam dziękuję za wywiad.